Chciałabym się zapytać przede wszystkim o to, jakie to emocje towarzyszyły pani podczas kręcenia filmu. Nie pamiętam, bo to były tak duże emocje, że w zasadzie byliśmy bardzo intymnie pozamykani w swoim świecie i gdzieś i Michał, i Krzysztof pozwolili mi popłynąć, nie przerywając, tylko zadając pytania bardzo dyskretnie. W związku z tym to było takie... Ja nie pamiętam, ja wyszłam stamtąd i dzwonię do Gosi Rudowskiej, ja mówię, ja nie wiem, co ja mówiłam, Gosia, ja mówię, jak zobaczysz to mów mi. Dzwoniłam do Michała Bandurskiego, mówię, Michał, ja nie pamiętam, co ja mówiłam, czy ja coś za dużo nie powiedziałam, czy coś źle nie powiedziałam, więc na pewno było to dla mnie taki powrót do przeszłości, taki bardzo emocjonalny. Mhm. Czy oglądając już film, miała pani takie wrażenie, że odkrywa Anię na nowo z też wspomnieniami innych osób, czy były jakieś na przykład zaskoczenia, które się pojawiły? Nie, bo ja tą część jej domową bardzo dobrze znałam i tylko się uśmiechałam i żałowałam, że nie mam mamy albo Ani, albo kogoś z rodziny, żebym mogła spojrzeć. No, więc to takie, no i te miejsca, Poznań czy Wronki, miejsca, w których ja często bywałam, no naprawdę to są wzruszające momenty. I czy też przypomniało się pani może pierwsze spotkanie z Anią podczas kręcenia filmu? No ja to pamiętam bardzo, bardzo wyraźnie, pomimo tego, że to 20 lat już mija. My się spotkałyśmy na planie Rób swoje, ryzyko jest twoje. I ona wpadła do garderoby, ja akurat byłam po jakiejś tam scenie i ona po prostu zaczęła dużo mówić, wyrzucać z siebie dużo słów. I ja tak wtedy zrobiłam, o Jezu, jak można tyle gadać? A ja dokładnie tyle samo gadałam. W związku z tym potem wsiadłyśmy do pociągu, okazało się relacji Warszawa-Poznań i przegadałyśmy prawie 4 godziny. I czy widziała właśnie pani jeszcze jakieś podobieństwa też do siebie? W sensie, czy ta przyjaźń gdzieś chyba rosła rzeczywiście na podobieństwach? To było tak, że no, podobne temperamenty. My się wzajemnie nakręcałyśmy. W naszej relacji w ogóle nie było żadnej konkurencji, żadnej rywalizacji. Tylko takie wsparcie i to było wspaniałe. Podobne patrzenie na ten zawód, podobne patrzenie na ten świat, nasz show biznesu. No i w sumie to jeszcze tylko Kinga Price do nas dołączyła, która nigdy się nie przeprowadziła do Warszawy. W związku z tym, tym bardziej było mi łatwiej, że ktoś w końcu po tylu latach szykanowania mnie, skąd ja to i dojeżdżam i jak ja to powinnam robić karierę z tej Warszawy, że pojawiła się ta Ania, która też robiła karierę nie będąc w Warszawie.